Idziesz do domu? No idź. Panie, panowie, ja Agnieszka Więdłocha! Brawo, zapraszam! Dzień dobry, cześć! Cześć, Agnieszka, cześć! Cezary. Mamy się... Widzieliśmy, przepraszam. Wyłącz to już? Bo ja właśnie pisałam, że wiesz co, ja chyba wracam do domu, bo tu padło światło. No ale nie zdążyłam. Jakie światło? Nie, to jest, tak teraz będziemy grali. Tak jest. Dobrze nas ale widać? Wiesz co, bardzo podobno dobrze. Nawet lepiej. Tak? Podobno nie cieniujesz, tu się nic, tu wszystko ładnie widać. Znaczy my z Cezarem tak cieniowaliśmy cały czas, że hej hopsa. Więc pamiętasz jak ci obiecałem podczas ostatniej wizyty? O Boże, to była super wizyta, wiesz. Naprawdę? Mazałam ją z pamięci. Z Maćkiem Szturem byłaś. Oh. A dlaczego? A w którym roku? No parę lat temu jak graliście w tym serialu, jak się nazywał ten taki odcinek? Na filmie. Wspólnej. To był film. W filmie. 3 części filmu. Planeta 3 części filmu. Planeta Singli. Dobrze, graliście Planeta Singli. Obiecałem ci, że następnym razem wejdziesz pierwsza, pamiętasz? Tak. Kłamałem. Poleciałem kukizem, jak to się mówi w tym programie. Amen. Nie, ale bardzo się cieszę, że jesteś... Powiedz mi, czy ty w serialu, możemy tak grać, tak Tomek? No najwyżej dodamy światło na montażu. No, oczywiście. Taki zrobimy... Przeszkadza ci coś? Nie. A powiedz mi, dlaczego, zobacz, wszyscy się elegancko ubrali, a ty znowu jakoś tak... Co masz tu napisane? Zdrowie... Cezary, no na litość boską! A wiesz, co ma tam napisane? Jezus. Chcesz okulary? My gramy w jednej sztuce kochanków. Naprawdę? No tak. A dochodzi do między wami do... A jak? No właśnie się zastanawiam jak. Agnieszka bardzo lubi to grać. No. A ty jesteś dominująca czy pasywna w tych scenach? Akurat tu jestem dominująca. Dużo piję i się śmieje i płacze i w ogóle wszystko. Ale czekaj. Zdrowie w głowie. Zdrowie w głowie, no. Wiesz o co chodzi? Tak, fundacja. Tak. I na co to jest fundacja, żeby tak poważnie? Na Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci. Oj, to u nas leży. Więc leczenie psychiatryczne dzieci czy psychiczne leży. Bardzo. Leży. Tak, dlatego, że nikt się tym przez lata nie zajmował, dlatego taka jestem wdzięczna, że ta akcja powstała i że to centrum się buduje. A ta opaska, którą masz na głowie, to jest przypadek? Zapomniałaś, czy to celowo włożyłaś? Czy nie umyłaś włosów? Nie umyłaś włosów!